dobrze, dobrze. Wszystko dobrze. Dobrze było, ale jak oceniacie cały ten rok? No pracowity. Trzeba było się uczyć, ale dałyśmy radę. Średnie dobre, więc... Na pewno nie był to łatwy rok, bo druga klasa, ale był to rok spędzony bardzo przyjemnie, w miłej atmosferze, 70-lecie szkoły. No, bardzo mile będę go wspominał. Nie było łatwo, ale myślę, że jestem zadowolony. No, oceny są dobre i miło skończyć pierwszą klasę w końcu, bo wiadomo, było ciężej niż w gimnazjum, ale jeszcze przed nami 2 lata. I no, tak, pewnie cięższe niż ten rok. W tym roku świętowaliśmy 70-lecie szkoły i wszyscy uczniowie, wszyscy nauczyciele przyczynili się do tego, żeby godnie uczcić ten jubileusz. Pewne imprezy były zrobione 14 grudnia, gdy zapraszaliśmy wszystkich, była to taka część oficjalna. W sobotę odbył się zjazd i czwarty taki zjazd i bal absolwentów z gorącą atmosferą, wszechstronnie rozumianą, a cały rok rewelacyjny. Coraz nowsze sukcesy, coraz więcej mamy do powiedzenia, jeżeli chodzi o chwalenie się naszymi uczniami. Ciągle jesteśmy wśród szkół, które 100% zdają maturę, ciągle chwalimy się tym, że jesteśmy wysoko notowani w rankingu perspektyw, mamy złotą tarczę i tym się chwalimy. Mamy osiągnięcia w konkursach powiatowych, gdzie ciągle jesteśmy niepokonani od wielu lat, od kiedy konkursy zaczęły istnieć. Osiągnięcia w różnych konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych.